To nie pierwszy taki przypadek, kiedy podejrzany o przechowywanie narkotyków wpada też na innym przestępstwie. Tak właśnie było w przypadku 45-latka, który posiadał też nielegalnie amunicję. Policjanci z Wydziału Kryminalnego w trakcie przeszukania w mieszkaniu 45-letniego mieszkańca Głogowa ujawnili nie tylko narkotyki, bo takie zarzuty usłyszał ten mężczyzna również, ale 16 sztuk amunicji, jest to amunicja ostra do KBKS-u, na której posiadanie wymagane jest zezwolenia, więc tutaj zostały naruszone dwa przepisy prawa. Oprócz amunicji funkcjonariusze w trakcie czynności zabezpieczyli ponad 40 porcji rynkowych metamfetaminy oraz 20 porcji marihuany. Za wszystkie przestępstwa mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.